Już prawie jest. Doktorze, czy to jest moje dziecko? Tak, to twój syn. Ale niestety dziecko urodziło się niewidome. Jak to możliwe? Żegnaj bezużyteczny, niepełnosprawny dzieciaku. Mam nadzieję, że nie będę musiała już nigdy widzieć twojej brzydkiej twarzy. Spójrz, to ślepy osuch. Możemy ukraść mu pieniądze i nawet tego nie zauważy. Nie chcę nic mówić, ale nadal cię słyszę, więc nie próbuj być cwany. Właśnie ukończyłem szkołę. Czas poszukać pracy. Dzień dobry, czy mógłbym tu pracować? Przecież jesteś niewidomy. Ty tak na serio? Proszę, daj mi szansę. Pokażę ci moje umiejętności. No dobra. To chyba jakiś żart. Jesteś niewidomy. Najpierw spróbuj tych naleśników. To jest przepyszne. Po tylu latach ciężkiej pracy w końcu mam swój wymarzony dom. Czy powinienem zemścić się na własnej matce? Zasubskrybuj ten kanał.